Cześć, witam wszystkich na kanale Amator Ogrodnik. Pokażemy Wam dzisiaj, jak na naszej działce wywierciliśmy studnię ogrodową metodą ręczną. Oczywiście wszyscy wiedzą, jak bardzo jest potrzebna woda na działce, szczególnie do podlewania. Zaczęliśmy od wykopu dołu, takiego kręgu na głębokość metra, ponieważ zalegają na głębokości 60 cm kamienie, więc musieliśmy się ich pozbyć, żeby w trakcie wiercenia nie trafić po prostu na taki kamień, bo nic z tego by nie wyszło. Tutaj musieliśmy zrobić taki trójnóg, żeby sobie pomóc jakby w wyciąganiu tej wiertnicy, ponieważ była bardzo długa. Tutaj widzimy, w jaki sposób jest zbudowana ta wiertnica. Ma cztery zęby zaostrzone. Otwory, żeby urobek przy wyciąganiu nie spadał nam w dół, jeśli byłby troszeczkę luźniejszy, żeby się zatrzymał jakby. Z boku mamy taki otwór duży, żeby można było ten urobek łatwiej wydobyć, opróżnić tą wiertnicę. Tutaj mamy kręciołek tak zwany do kręcenia. Przedłużenia. Przedłużenia miały po 1,5 metra, tam jedno chyba miało metr. Myślę, że takie metrowe byłyby lepsze, ale chcieliśmy zaoszczędzić trochę na śrubach i jakby na tych łączeniu tych elementów, więc zrobiliśmy po 1,5 metra. Śruba 8. I tak to wygląda. Oczywiście nie jest to całość, to jest tylko jakiś fragment. No i tutaj część właściwa, czas na wiercenie. Ciężko było, no ale jakoś to szło. Cały czas glina. No i tutaj właśnie widać, do czego ten otwór służy. Urobku wyciągaliśmy jakieś 12 maksymalnie centymetrów za każdym razem. Thank you.
Tutaj mieliśmy problem z wyciągnięciem, więc użyliśmy tak zwanego trójkrążka do wyciągania, który jest podczepiony na górze. Nie można było tego wyciągnąć, bo się tam trochę jakby zassało, można powiedzieć, w tej glinie. Oczywiście nie używaliśmy tego trójkrążka cały czas, bo było to trochę niewygodne, więc wyciągaliśmy ręcznie. Było ciężko, ale jakoś się udawało to wyciągać. Widać w przyspieszonym tempie, jak do góry idzie coraz dłuższy element. A tu niestety padał deszcz i musieliśmy przerwać. Tutaj mamy szlamówkę już do wyciągania takiego urobku bardziej luźnego, czyli woda z piaskiem czy z jakimiś tam zanieczyszczeniami. W środku jest taka klapka gumowa, która służy nam jako zawór zwrotny. Szlamówka składa się z dwóch części, żeby można było w razie czego, jak się by zaklinowało jakimś kamieniem większym, po prostu ten kamień wyciągnąć. I tutaj po deszczu trzeba było trochę tej wody wyciągnąć, ponieważ urobek nam się wyślizgiwał z naszej wiertnicy, więc trzeba było opróżnić ten otwór. I wiadereczko wody trzeba było wylać. Tutaj wiercimy w dalszym ciągu następne metry. A tutaj już po przebiciu tej warstwy właśnie gliny pojawiła się woda z piaskiem, czyli już ta warstwa wodonośna, którą będziemy w dalszym ciągu pogłębiać. Na razie jest to tylko próba i tutaj widać już nie leci glina, raczej tylko piasek taki drobny. A tutaj mamy rurę osłonową, którą będziemy wkładać w
otwór, przez którą będzie się dostawać woda do rury. Łączymy ją nitami w każdym odcinku po 2 metry. No i teraz w rurę osłonową wkładamy szlamówkę i po prostu tą rurę zagłębiamy stopniowo. Po każdym wyciągnięciu szlamówki zagłębiamy ją co centymetr, dwa, czasami trzy, zależy. Tutaj nam się trafił taki kawałek jakiegoś drewna starego, który tam gdzieś tam na dnie tej naszej studni w tym piasku zalegał przez wiele tysięcy lat, trudno powiedzieć ile. Wyglądał trochę jak węgiel drzewny. A tutaj nasza pompa głębinowa. Widać miejsce zasysania wody. Zrobiliśmy jeszcze takie przedłużenie z rury kanalizacyjnej. Owinęliśmy to takim materiałem, który przepuszcza wodę, ale zatrzymuje piasek, żeby nam się zanieczyszczenia do pompy nie dostały. Czepiliśmy też sznurek dla bezpieczeństwa, w razie czego jakby się coś odkręciło, coś urwało, to można było wyciągnąć. Na całej długości jest podczepiony. No i tak żeśmy wywiercili 14 metrów dokładnie. Obudowę zrobioną z pieńka, z trzech części się składa, połączonych aluminiowymi czpieniami. Mamy na działce prądu, więc trzeba było się zaopatrzyć w agregat prądotwórczy. Agregat ma moc 3000 W, także spokojnie nam pociągnie tą wodę do góry. Pompa ma 0,25, więc jest słabiutka, ale to nam wystarczy.
Zaraz weźmiemy buteleczkę, nalejemy wody, zobaczycie jaka czysta. Wygląda jakby gazowana była, chociaż oczywiście to jest powietrze, które się zmieszało z wodą. Zaraz będzie to widać. Będzie wyglądało jakby była, o właśnie, jakby gaz uciekał do góry, jakby była mineralizowana. No i to na tyle.